Siemanko, siemanko, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu niedzielka, zobaczcie piękny słoneczny dzionek. Śmigam do Bartka dzisiaj na Podhale. Dzisiaj planujemy zwiedzić Podhale całkiem inną traską. Parę fajnych miejsc, w niektórych już byliśmy, ale i tak będzie fajnie. Kierunek Zakopane. Do zwiedzenia, do przejechania na pewno Łapszanka, Niedzica, także takie kółeczko dzisiaj z Bartkiem zrobimy. Pogoda zapowiada się super, mam nadzieję, że nie będzie padać. Coś tam po południu pokazywało, że niby coś ma być, ale może przejedziemy bokiem, a jak nie, to zmokniemy, no trudno, musi być ten pierwszy raz. Zatem śmigamy. Odezwę się za jakiś czas. Cieplutko dzisiaj, cieplutko bardzo. Dzisiaj jedziemy w dżinach. Dżiny na taką temperaturkę są idealne. Kurtka wyotwierana też, wszystkie możliwe klapy pootwierane, fajnie przewiew czuć. No i będzie cieplutko dzisiaj na pewno. Fajnie, wykorzystać trzeba pogodę na maksa. Jesteśmy w Osielcu. Dogoniliśmy ekipę motocyklową. No chyba z tego co widzę 7 motocykli. Czyli taka podróż jak ostatnio my jechaliśmy na Słowację. Może chłopaki też ciupią na Słowację. Też tak może być. No i minęliśmy Skomielną, kierujemy się w kierunku Rabki do Bartka. Bartek już na nas będzie czekał, już godzina jest taka, że już na pewno wyjechał i na stacji się tankuje, także zaraz się spotkamy, wyruszymy razem. No i co? I Bartka nie ma? Ani widu, ani słychu. Rabka. Rabka, Rabka. Tak, miał wyjechać za 15. O, jedzie misiu kolorowy. Tyry, tyry, tyry. To za spóźnienie. Siema. O, jak tu mówią wam fajnie. Niechaj se jedzie. Siemaneczko, wszystkim kolejny odcinek, bo kolejny wyjazd. Tym razem sam z Marcinem w niedzielny słoneczny dzień, który zapowiada się bardzo ciepło, ponad 30 stopni, lecimy sobie pojeździć po Podhalu. A plan jest taki, że robimy sobie całe Podhale dookoła, zaczynając od Czarnego Dunajca, Chochołu, Salamandra, później przez Głodówkę i lecimy później na Niedzicę, nad jeziorko i jakoś tak się później wrócimy z powrotem do domu. A jak wyjdzie ogólnie trasa, no to wyjdzie wszystko w praniu. Zapraszam do oglądania filmu. I skręciliśmy na Dzianisz. Będziemy jechać całą tutaj traską na Gubałówkę. Monika, Sebastian, jak co roku się spotykamy. Przejedziemy teraz koło waszego domku, zobaczymy jak będzie z drogą. Rok temu był dramat totalny. A w tym roku widać, że chyba położyli nowy asfalt.
bo całkiem fajnie się tutaj jedzie i zobaczymy. A tymczasem wspinamy się w górę na Gubołówkę. Jesteśmy w Dzianiszu. Dla tych, co nie wiedzą, Dzianisz jest to wioska, która biegnie równolegle do drogi w Pochołowie i później tutaj w Żywicowie. My po prostu jedziemy górną jej częścią tego pasa, tych dwóch dróg. No a tą drogą z Dzianisza wyjedziemy bezpośrednio już na Gubołówkę u góry, tak jak wcześniej wspominałem, gdzie na tak zwanej salamandrze będziemy zatrzymamy się na po prostu przystanek i zrobienie paru zdjęć. To jest bardzo fajny punkt widokowy na nasze piękne góry Tatry. Dobra, jestem. Czytał Bartłomiej. I właśnie jesteśmy na Gubołówce, tylko my sobie zjeżdżamy na miejsce widokowe, gdzie można sobie stanąć motorami przy drodze. Piękny już widok. No, mistrzostwo tu jest. A nasze miejsce postojowe powinno być tu zaraz. Jadę z otwartą szybką, tak jest, wybaczcie, ale jest tak ciepło, że dosłownie leje się w twarz. A my miejsce postojowe mamy tu po lewo. Tutaj? To może troszkę ciut niżej jeszcze, sorry. Aha, to tutaj mamy, tak? Czy wiesz co, tak jest ta marka, kurde. Tu ogólnie się zawsze stoi, tak więc no... Spróbujemy, nie? Tak, tylko może tam bliżej tego, o, tu. Nasz punkt widokowy, który możecie w tym momencie zobaczyć na nagraniu, to się ustawię. No i piękny widoczek na Zakopane. Piękne nasze góry. W całej okazałości. No i żegnamy Gubołóweczkę, śmigamy podskocznie Zakopanem. Zjeżdżamy w tym momencie z Salamandry do Kościeliska i plan taki nam wpadł, że jedziemy podskocznie Zakopanem. Wielką krokiem, który każdy Polak zna. Wyłoniła nam się skocznia w Zakopanem, Wielka Krokiew. No, od tej strony bardzo ładnie to wygląda. Bartek, tu pasowałoby nam gdzieś miejsce znaleźć. Tutaj może, koło niego? Zmieścimy się? Czy nie? Czy nie za bardzo? Na końcu. Ale na końcu po prostu. Albo tam na koniec śmigamy? Tak, na koniec. Tylko nie wiem, co on kombinuje. Aha, bo to jest droga wjazdowa, już wiemy dlaczego. Aha. Pasowałoby nam gdzieś miejsce znaleźć. Czy wiesz, no my jesteśmy w miarę... Tutaj jest miejsce, Bartek, tu było. Tak nawet by motor spokojnie by wszedł. No ja sobie tu na końcu stanę gdzieś. Ty, a jakbyśmy sobie tu stanęli? No pewnie, że tak. Ty, kawiarnia. No tak, tutaj właśnie. Zrobimy jeszcze foteczkę, żebyśmy ładnie zaparkowali. Dla motorków nie ma problemu żadnego. Mamy parking, mamy kawiarnię, mamy Wielką Krokiew. Także spoczko. Miejscóweczka jak najbardziej. Żegnamy Krokiew. I lecimy teraz na Łabrzankę. Kompleks.
wyjść narciarskich tak zwanym skocznia główna duża i skocznie małe. Odremontowane, ładnie to wygląda, a my jedziemy. Opowiadał Bartłomiej. No i tu też są widoczki ładne. Piękność. Teraz w stronę Bukowiny Taczańskiej. Tyle to, że do Bukowiny Taczańskiej nie przejedziemy. Nie dojedziemy oczywiście. A sobie przeskoczymy przez brzegi. Tylko od razu zaznaczam brzegi i nie wiem, czy będzie dobra droga. Ale po prostu jest trudna i urwukna. Przed nami wyjdzie Kłodówkę, to tam gdzie były zlot, gdzie była kawka ostatnio, właśnie jesteśmy w Łodzi. Głodóweczka. Chłopie, jakiś chrabąż mi siadł na... Może go nagram? Może się uda? Po liczniku mi idzie, chłopie. Taki jakiś dziwny robol. Chłopie, pasażer na gapę. Chłopie, to nie są tanie rzeczy. Paliwo kosztuje. Paliwo kosztuje, nie wiem, chłopie, co on za tu wyobraża. Dobra, niech se żyje, niech se jest. Buczkowina. W prawo? Prawo. O kurde, już mnie zaskoczył. Prawo, na skróty. My tu na skróty. A nie wiem, czy ten chrabąszczyk, nie wiem, co to za robaczek, czy on chce tu jechać. No ale jedzie twardo, chłopie. No, trzyma się, łapie przycisku reset. Nie, modę. Przy przycisku modę się trzyma. W ogóle fajnie się tu jedzie. Ja tu lubię tutaj po tych drogach właśnie, po tutaj podhalańskich jeździć. Kurde, naprawdę. Takie... Jeszcze nie wiem, albo tak fajnie powiewa. No, takie drogi, powiem ci, proste, czy jakieś tam w ogóle takie nudne. A tu przynajmniej się coś dzieje. Górki, z górki, wiesz, pod górkę, tu zakręcik, tam zakręcik. Tak, fajnie. Brzegi. Czujki, takie czułki dwucentymetrowe, hopie, mu powiewają na wietrze. Ale jedzie twardo, chłopie. Bilet zapłacił, to wiesz, to jedzie. No, nie wiem, czy zapłacił komu. Ale musieli tu co wziąć. Asfalt musieli tu zrobić, bo jest piękny. Czek, Białka rzeka, mosteczek, mosteczek, ładna, poczysta, ale wody nie ma za dużo, powiem ci, no, tak jest, kurczę. Z wodą jest lipa. Tak, tema i po prostu tyle. Pokoszona trawa, tak więc myślę, że nikomu tu nie będziemy przeszkadzać. Myślę, że też. Myślę, że nie poleci. Nie poleci.
that you love me.